10 najciekawszych odkryć 2019 roku. Grób w Grecji. W greckim Pylos archeolodzy odkryli dwa wypełnione cennymi przedmiotami groby w kształcie uli, Tylos 6 i Tylos 7. Jack Davis i Sharon Stocker dokonali odkrycia badając okolice, w których przed kilku laty znaleźli inny niezwykły grób, miejsce spoczynku wojownika Gryfa. Przez ostatnich 18 miesięcy naukowcy byli zajęci odkopywaniem i dokumentowaniem najnowszego znaleziska. Teraz równie szybko okazało się, że groby są bardzo bogato wyposażone. Na ich podłogach zaległy płatki złota, którymi niegdyś pokryte były ściany. Na złotym pierścieniu widzimy dwa byki w otoczeniu snopków jęczmienia. Na znalezionych dziełach sztuki widzimy wiele mitologicznych motywów. Na pieczęci zagatu widzimy dwie figury, podobne do lwów. To duchy opiekuńcze. Archeolodzy trafili też na złoty wisiorek, przedstawiający egipską boginię Hator. Wyposażenie grobów wskazuje, że podobnie jak w przypadku wojownika Gryfa, były one przeznaczone dla kogoś znaczącego. Znaleziono tam bursztyn z Nadbałtyku, egipski ametyst i importowany karneol i dużo złota. Jak zauważają archeolodzy, groby pochodzą z okresu, w którym dobra luksusowe importowane były wielką rzadkością. Wykopaliska w okolicach Pylos są prowadzone od lat 30., a nadal udaje się znaleźć takie perełki. Odkrycie w Dolinie Królów. Egipscy naukowcy odkryli ponad 20 świetnie zachowanych, bogato zdobionych sarkofagów. Pochodzą z 22 dynastii, założonej około 3000 lat temu. Odkrycie dokonali w Dolinie Królów w Asif, nekropolii na zachodnim brzegu Nilu, w pobliżu świątyni Hatshepsut. Bogato zdobione, bardzo dobrze zachowane sarkofagi mężczyzn, kobiet i dzieci znajdowały się zaledwie metr pod ziemią. Mimo wieku nadal wyraźnie widoczne są zdobienia przedstawiające węże, ptaki, kwiaty, lotosu i hieroglify. Egipski minister do spraw starożytności powiedział podczas prezentacji cennego znaleziska, że odkrycia starożytnych artefaktów spowolniły po rewolucji arabskiej w 2011 roku, która po obaleniu Mubaraka pogrążyła kraj w chaosie. Ostatnio jednak wysocy urzędnicy, w tym prezydent kraju, potwierdzili, że po wrześniowych protestach na małą skalę Egipt jest już stabilny. Kolekcja z Asasif zostanie w przyszłym roku przeniesiona do otwartego niedawno Muzeum Wielkiego Egiptu. Władze kraju starają się promować swoje dziedzictwo, w tym odkrycia archeologiczne, próbując ożywić osłabiony po 2011 roku sektor turystyczny. Mur w Izraelu. Izraelscy archeolodzy odkryli pozostałości dużego miasta sprzed około 5000 lat. Prace wykopaliskowe na stanowisku En Esur odsłoniły też ruiny mniejszej, starszej osady liczącej około 7000 lat. Badacze twierdzą, że miasto mogło zamieszkiwać nawet 6000 osób i nazwali je Nowym Jorkiem wczesnej epoki brązu. Stanowisko archeologiczne En Esur położone jest około 57 km na północ od Tel Awiwu. Na ruiny natknęli się w 2017 roku robotnicy w ramach przygotowań do budowy nowej drogi. Dopiero w 2019 roku udało się w pełni odsłonić miasto. Prace zespołu archeologów ujawniły także obecność znacznie starszych ruin liczących sobie około 7000 lat. To sugeruje, że pradawne miasto zostało zbudowane na jeszcze starszej osadzie. W pozostałościach budowli archeolodzy odkryli także setki fragmentów ceramiki, krzemiennych narzędzi i kamiennych naczyń. Odkopano także ruiny dużej świątyni, gdzie znaleziono dziesiątki spalonych kości zwierząt oraz figurki, w tym figurkę ludzkiej głowy. Na dziedzińcu świątyni badacze natknęli się na ogromną kamienną misę, która służyła najprawdopodobniej do rytuałów religijnych. Dowód na istnienie Poncjusza Piłata. Izraelscy archeolodzy odkryli w Jerozolimie drogę z czasów Poncjusza Piłata. Przypuszcza się, że była to główna ulica starożytnego miasta, którą pielgrzymi wchodzili na wzgórze świątynne. Pisze o tym czasopismo Tel Aviv, The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Izraelscy naukowcy z Wydziału Archeologii Izraela i Uniwersytetu w Tel Awiwie przez 6 lat prowadzili wykopaliska starożytnej nawierzchni. Droga bierze swój początek u sadzawki Siloe w rejonie Bramy Południowej i kończy u podnóża wzgórza świątynnego. O tym, że ulica odgrywała bardzo ważną rolę w życiu mieszczan i szli nią pielgrzymi na wzgórze świątynne, świadczy wysoka jakość wykonania nawierzchni i chodnika, a także to, że w czasie wykopalisk znaleziono dużo przedmiotów i monet. To właśnie one pozwoliły dość dokładnie określić, w jakim okresie została zbudowana droga. Pod płytami nawierzchni znaleziono ponad 100 monet wybitych między 17 i 31 rokiem naszej ery. Jednocześnie nie znaleziono żadnych
monet wybitych dużo później. Według specjalistów jest to dowód na to, że prace budowlane zostały rozpoczęte i zakończone w czasie namiestnictwa Poncjusza Piłata i droga została zbudowana najprawdopodobniej na jego zamówienie. Jej szerokość wynosi co najmniej 8 metrów w połączeniu z dokładnie wyciętym kamieniem i dużą dekoracyjnością. Po co Poncjusz Piłat postanowił wybudować drogę pośrodku starożytnego miasta? Autorzy artykułu przypuszczają, że chciał w ten sposób uspokoić mieszkańców Jerozolimy lub uwiecznić swoje imię przy pomocy zakrojonego na szeroką skalę projektu architektonicznego. To pierwsze takie znalezisko z okresu panowania Poncjusza Piłata i pierwszy tak duży odkryty projekt, który realizował ten właśnie przywódca. Sarkofagi z Luksoru. Na starożytnym cmentarzysku koło Luksoru egipscy archeolodzy odkryli skrytkę sprzed prawie 3000 lat, gdzie w starożytności ukryto przed rabusiami 30 drewnianych sarkofagów zawierających zmumifikowane ciała kapłanów i kapłanek. Odkrycia dokonano na stanowisku El Asasif na zachodnim brzegu Nilu w Tebach, a znalezisko pochodzi z czasów panowania w Egipcie libijskiej 12 dynastii, informuje o tym serwis internetowy Abram Online. Skrytka zawierała zapieczętowane sarkofagi z mumiami 23 mężczyzn, 5 kobiet oraz 3 dzieci, które ułożono w 2 warstwach. W dolnej znajdowało się 18 sarkofagów, zaś pozostałe złożono na nich. Naukowcy otworzyli dotychczas 2 z odkrytych sarkofagów i stwierdzili, że wewnątrz znajdują się doskonale zachowane mumie zmarłych, szczelnie zawinięte w warstwy płótna i zabezpieczone sznurami. Wszystkie odkryte sarkofagi mumie będą szczegółowo zbadane. Grób Wielkiej Brytanii obok pubu. Media Wielkiej Brytanii donoszą o odkryciu królewskiego miejsca pochówku na poboczu drogi Wessex. Znalezisko szybko okrzyknięto brytyjskim odpowiednikiem grobowca Tutenchamona. Odkrycia dokonano w trakcie prac związanych z modernizacją lokalnej drogi pomiędzy pubem a sklepem w 2003 roku. Znajdujące się w środku grobowca przedmioty i ciało zostały przeanalizowane przez zespół ekspertów. Oceniono, że prawdopodobnie pochowano tam Sixa, brata anglosaskiego króla Seberta. To najwcześniejszy chrześcijański pochówek na ziemiach Anglii, przekazali archeolodzy. Naukowcy oszacowali, że budowa komory pełnej egzotycznych artefaktów z całego świata zajęła robotnikom 113 dni. Grobowiec niemal natychmiast w całości odkopano, a mediom nie przekazano żadnych informacji. W 2019 roku udało się ustalić, czym owy grobowiec był. Wewnątrz można było odnaleźć m.in. ponad 1000-letnią skrzynię z Syrii, pozłocane naczynia do picia wina czy ozdobne zlewki i dzbany. Badanie wykazało, że mężczyzna zmarł pomiędzy 575 a 605 rokiem naszej ery. Komora dla zmarłego miała 4 metry kwadratowe i była głęboka na 1,5 metra. Wewnątrz doliczono się w sumie 40 przedmiotów. Wszystkie trafią do muzeum. Mur w Iranie. Nowo odkryty mur, rozciągający się na około 115 km, został odnaleziony w hrabstwie Sorpol-e-Zahab w zachodnim Iranie. Ceramika znaleziona wzdłuż muru sugeruje, że mur został zbudowany między IV wiekiem przed naszą erą i VI wiekiem naszej ery. Pozostałości konstrukcji, teraz zniszczone, są widoczne w miejscach wzdłuż muru. Mogą to być połączone wieżyczki, choć sam mur jest wykonany z naturalnych, lokalnych materiałów, takich jak bruk czy głazy z zaprawą gipsową. Chociaż istnienie muru nie było dotąd znane archeologom, ale mieszkańcy w pobliżu muru od dawna wiedzieli o jego istnieniu. Archeolodzy nie są pewni, kto i w jakim celu zbudował konstrukcję. Prawdopodobnie odkryty mur mógł wyznaczać granice starożytnego imperium, być może Partów lub Sasan. Z powodu złego stanu zachowanych fragmentów muru niemożliwe jest nawet ocenić dokładnie jego szerokość i wysokość. Według wstępnych szacunków uczonych miał on 4 metry szerokości i około 3 metrów wysokości. Czaszki niemowląt. W Salango, w rytualnym kompleksie na środkowym wybrzeżu Ekwadoru, archeolodzy odkryli szczątki niemowląt, na których czaszki nasadzono jakby zmodyfikowane hełmy. Wykopaliska prowadzone były w latach 2014-2016. Aktualnie działają tam archeolodzy. W Salango odkryto 2 kurhany z około 100 roku przed naszą erą. Zidentyfikowano liczne artefakty, w tym pochodzące z później fazy Ngoroi, figurki przodków oraz szczątki 11 osób. Nie wiadomo, czy dzieci znalezione w grobach były ze sobą spokrewnione. Akademicy z Uniwersytetu Karoliny Północnej
Twierdzą, że hełmy były ciasno dopasowane, co można sugerować jednocześnie pochówek niemowlęcia i dziecka dawcy czaszki. Hełmy na dziecięcych głowach prawdopodobnie miały służyć ochronie przed złymi siłami w zaświatach. Cmentarz w Suffolk. Wykopaliska archeologiczne w angielskim Suffolk skutkowały odkryciem niezwykłego skarbu, cmentarza z okresu rzymskiego. Groby skrywały 52 doskonale zachowane szkielety z IV wieku. Właściwie na każdym rzymskim cmentarzu można znaleźć szczątki pochowane w ten sposób, jednak cmentarz w Suffolk jest o tyle niezwykły, że jest ich naprawdę całkiem sporo. W pobliżu znajdują się groby, w których ciała zostały pochowane zgodnie z praktyką rzymską. Jednakże bardzo duża ilość ciał jest pozbawiona głów, które są umieszczone między nogami. Archeolodzy uważają, że głowy zostały usunięte z ciał po śmierci. Nacięcia wykonano tuż za szczęką. Wydają się być ostrożne i precyzyjne, w przeciwieństwie do gwałtownych cięć wykonanych podczas egzekucji. Pitchey, jeden z archeologów, uważa, że jednym z wyjaśnień może być to, że część populacji osady należała do rzymskiego kultu, który czcił głowę jako część duszy. Być może więc usuwano ją jako część religijnego rytuału pogrzebowego. Innym wytłumaczeniem może być to, że szczątki pozbawione głów to ludność niewolnicza, która przybyła z odległych miejsc i praktykowała grzebanie właśnie w ten sposób. Grobowiec w Sakkarze. W Sakkarze w Egipcie archeolodzy odkryli grobowiec liczący 4,5 tysiąca lat. Należał do arystokraty z 5 dynastii o imieniu Kuwy. Krypta składa się z komór i podkomór ozdobionych kolorowymi malunkami i dobrze zachowanymi inskrypcjami. Sekretarz Generalny Najwyższej Rady do Spraw Starożytności Egiptu powiedział, że archeolodzy byli nawet w stanie zidentyfikować odciski palców malarza grobowca. Jest to niezwykłe odkrycie, ponieważ jest to pierwszy tak dobrze zachowany egipski grobowiec. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.